Prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury to zadanie powiatu. Od września decyzją zarządu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego placówka ma funkcjonować w ograniczonym działaniu. Zmniejszy się liczba godzin zajęć oraz zredukowana zostanie liczba etatów. Decyzja starosty pozbawia dzieci dostępu do szerokiej oferty edukacyjnej. My tu czujemy się w Trzciance pokrzywdzeni, marginalizowani. Czujemy niedosyt takiej sytuacji i niepoważne traktowanie nas. 800 tysięcy złotych rocznie. Tyle dotychczas kosztowało utrzymanie MDK-u. Teraz ta kwota miałaby się zmniejszyć o połowę. Na 120 godzin prowadzonych tam zajęć pozostanie tylko 69. Zwolnionych zostanie 13 instruktorów. Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki decyzję tłumaczy tym, że finansowanie jednostek oświatowych musi być rozłożone równomiernie pomiędzy wszystkie gminy powiatu. Nie powinno być tak, że całość w granicach ponad 800 czy prawie 900 tysięcy złotych. Te pieniądze mają być wykładane przez powiat, gdzie praktycznie, raz to podkreślam, 89, a prawie 90% uczestników czy młodzieży korzystającej z MDK-u, to jest młodzież Trzcianki. I trudno się dziwić. Trzcianka to największe miasto w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Młodzieżowy Dom Kultury przez ostatnie lata mocno się rozwinął, nie tylko dydaktycznie. Przeprowadzono tam też remont. Najwięcej zmian dokonano, gdy dyrektorką była Dominika Wiśniewska, dziś zastępca burmistrza Trzcianki, a jej zastępcą był Krzysztof Jaworski, obecny burmistrz. I to oni teraz zaproponowali, że miasto przejmie obiekt. Przekonali też radnych. Podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miasta dała burmistrzowi zielone światło. My jesteśmy w stanie to zoptymalizować tutaj w gminie, nie ponosząc jakichś dodatkowych kosztów, a ograniczamy widmo wygaszania Młodzieżowego Domu Kultury, czyli zapewniamy rodzicom, dzieciom, też i dziadkom tych wszystkich uczestników zajęć MDK wspólne spotkanie ze swoimi instruktorami po tej przerwie wakacyjnej. Ostateczną decyzję o przyszłości Młodzieżowego Domu Kultury podejmie Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Możliwe są dwa scenariusze. Albo radni zgodzą się oddać MDK Trzciance, albo utrzymają go w swoich strukturach, ale przy obniżonym finansowaniu.